Piątek, 6 dzień maja, czas na informacje piotrkowskie. Jacek Wiśniewski, witam Państwa. Po modernizacji ma być jak wrocławski plac solny. Budowlańcy rozpoczęli ostatni z etapów znajdujących się w projekcie Trakt Wielu Kultur. Swoje oblicze zmienia plac Czarnieckiego. Roboty na placu Czarnieckiego ruszyły kilka dni temu. Budowlańcy rozpoczęli je od montażu sieci instalacji podziemnych. Obecnie wykopy prowadzone są w ulicy Wojska Polskiego vis-a-vis placu. Niebawem przyjdzie czas na zerwanie całej nawierzchni ulicy oraz parkingu. Demolka, choć nieco utrudnia życie kierowcom oraz pieszym, przez wielu mieszkańców była oczekiwana. Dobry. A nie utrudnia to trochę życia kierowcom? Wytrzyma się. No, to się cieszę, że Piotrków pięknieje. A nie utrudnia to trochę życia? No, jako jestem nie z tej dzielnicy. Dzisiaj na przykład przyjechałem sobie rowerkiem, postawiłem tam gdzieś poza starym miastem. Także mi to nie przeszkadza. Modernizacja placu kosztować będzie blisko 3 miliony złotych. Inwestycja ta wykonywana jest w ramach projektu Trakt Wielu Kultur, na który Urząd Miasta pozyskał ponad 16 milionów złotych unijnego dofinansowania. Lifting placu nie zakończy się tylko na zmianie nawierzchni i montażu nowego oświetlenia. Po remoncie pojawi się kostka granitowa zarówno na jezdniach, jak i na chodnikach. To jest w celu zachowania charakteru uliczek Starego Miasta, tych uliczek, które już są odremontowane, między innymi ulicy Sieradzkiej czy Szewskiej. Na placu Czarnieckiego pojawią się elementy małej architektury, podobne do tych, które już dziś stoją na rynku trybunalskim. Są to między innymi pachołki czy też tablice informacyjne. Po środku placu Czarnieckiego pojawi się aleja, która od ulicy zostanie odgrodzona pasem zieleni. Termin zakończenia robót na placu Czarnieckiego to wrzesień bieżącego roku. Obecnie w ramach projektu Trakt Wielu Kultur trwają prace w ulicy Słowackiego oraz na kilku uliczkach Starego Miasta. Szybko wytypowali swoją ofiarę i szybko zaatakowali, by niepostrzeżenie uciec z łupem. Wczoraj po południu na jednym ze skrzyżowań w Piotrkowie w czasie oczekiwania na zmianę świateł dwaj złodzieje ukradli kobiecie z auta torebkę. Do zdarzenia doszło około godziny 14 na skrzyżowaniu Sikorskiego i Energetyków. Do samochodu mieszkanki Wrocławia czekającej na środkowym pasie ruchu na zmianę świateł nagle podbiegł jeden z dwóch obserwujących auta mężczyzn. Jak wynika z relacji kobiety, rabuś wybił szybę czymś twardym, po czym skradł leżącą na przednim siedzeniu torebkę. Teoretycznie jak dojeżdżałem do skrzyżowania, wyglądało to tak, jakby panowie tutaj czekali na przystanku autobusowym, tak? Także dziwnie tak szli, jakby właśnie chcieli rozdać ulotki albo gazetę. Jeden podszedł, drugi, nazwijmy to, asekurował tyły, tak? I po całym zdarzeniu we dwójkę uciekli tutaj w stronę osiedla. W Piotrkowie do podobnych kradzieży dochodzi bardzo rzadko. Ostatnie takie zdarzenie w statystykach piotrkowskiej komendy było odnotowane 2 lata temu. Mimo to policjanci przestrzegają, by nie kusić losu i chować przewożone w aucie wartościowe przedmioty. Podstawową zasadą, aby ustrzec się przed okradzeniem przedmiotów znajdujących się w samochodzie, oczywiście podczas jazdy samochodem, jest, aby torby, inne wartościowe rzeczy nie pozostawione były w miejscu widocznym, to jest na przedniej szybie, na przednim siedzeniu bądź tylnej kanapie. Torby, dokumenty powinny być umieszczone w schowku, ewentualnie w zamkniętym bagażniku bądź na podłodze. Sprawców czwartkowej kradzieży pomimo opatrolowania przyległego osiedla nie udało się ująć. Straty, jakie poniosła poszkodowana, oszacowano na kilka tysięcy złotych. Już niebawem kierowcy w Piotrkowie będą mogli poczuć się jak na torze Formuły 1. Nie chodzi jednak o możliwość rozwijania zawrotnych prędkości. Na jednym ze skrzyżowań czas do startu z niego po postoju na czerwonym świetle odliczać będzie specjalny licznik. Specjalny zegar odliczający czas zmiany czerwonego światła na zielone ma być lekiem na ślamazarne ruszanie kierowców ze skrzyżowania. W Piotrkowie takie udogodnienie pojawić się ma już niebawem na krzyżówce ulic Armii Krajowej, Alei Sikorskiego i Piłsudskiego. Do drogowej rewolucji to skrzyżowanie wybrano ze względu na jego wielkość oraz duże natężenie ruchu. Pomysł wprowadzenia takiej nowinki technicznej szybko znajduje swoich zwolenników. Ona się tu bardzo przyda, mówią kierowcy. Bardzo dobre, proszę Państwa, 20 lat temu na Zachodzie już to było, jak ja byłem pierwszy raz.
I wygodnie się tak jeździ? Bardzo dobrze. Na pewno byłoby lepiej, jakby światła były interaktywne i reagowały na ilość samochodów. Byłoby troszkę prościej. Chociaż to skrzyżowanie akurat wydaje mi się jeszcze nie jest najgorsze. Są gorsze. A ten czas odmierzany będzie lepiej? Myślę, że tak. Każdy sposób na udogodnienie jest, mi się wydaje, zmierza ku lepszemu. Liczniki pojawią się za około miesiąc. Jeden zegar ma kosztować około 1500 zł. Podobne drogowe rozwiązanie funkcjonuje już na jednym z bełchatowskich skrzyżowań. Jednak piotrkowscy drogowcy opinii o zegarach nie zasięgli u sąsiadów. Funkcjonalność urządzenia testowana będzie na miejscu. Będziemy obserwować, jak to będzie się zachowywało, jak kierowcy będą, jaki będzie przepływ tych pojazdów przez skrzyżowanie. Jeżeli będzie to pomagało, na pewno pojawią się takie liczniki na następnych skrzyżowaniach. To nie jedyna nowość, jaka pojawi się na tym skrzyżowaniu. Zarząd dróg planuje wprowadzić dla jadących ulicą Armii Krajowej od ulicy Słowackiego dwa lewoskręty w Aleje Piłsudskiego. Ponadto przeprogramowana zostanie sygnalizacja tak, by ruch tutaj odbywał się bezkolizyjnie. Niegdyś na niewielkiej sali gimnastycznej piotrkowskiej trzynastki ćwiczył pierwsze siatkarskie triki. Michał Bąkiewicz, siatkarz z Krybełchatów, był bohaterem Dni Olimpijczyka odbywających się w jego macierzystej szkole. Michał Bąkiewicz jest częstym gościem w szkole podstawowej nr 13. Tutaj stawiał pierwsze sportowe kroki. Gablota poświęcona siatkarzowi przypomina o jego sukcesach. Uczniom postać sportowca jest bardzo dobrze znana. Na spotkanie z mistrzem zawsze czekają z niecierpliwością. Radość też, no bo jednak to jest osoba, która dużo osiągnęła w życiu i my też pragniemy tyle osiągnąć właśnie. Myślę, że to bardzo dobre jest takie spotkać się z takim mistrzem, i który osiągnął już tak dużo sukcesów, no ale dla mnie znaczy to... No nie wiem, w sumie, no jest to dla mnie radość, że poznać może trochę Michała Bąkiewicza. Podczas krótkiej prezentacji przypomniano te najważniejsze momenty sportowej kariery Michała. Tuż przed rozmową z mistrzem młodzi uczniowie mogli popisać się swoim talentem sportowym. Chętnych do odbijania siatkowej piłki nie brakowało. Miałem taką sytuację, że przyszedłem i dzieciaki automatycznie zaczęły odbijać piłkę. To jest naprawdę bardzo sympatyczne, że no, w jakiś sposób potrafię tak działać na dzieci, że lgną do sportu, akurat do siatkówki. Spotkanie zorganizowano z okazji Dnia Olimpijczyka. Michał Bąkiewicz podarował szkole swoje sportowe trofea. Te uzupełnią szkolną gablotę. Zostali przepytani ze znajomości polskich legend. Uczniowie piotrkowskich podstawówek wczoraj w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej wzięli udział w konkursie Legendy po trochu wyciągane z lochu. Konkurencje quizowe, plastyczne oraz teatralne pozwoliły wyłonić ekspertów od historycznych opowiastek. Czy to legenda o królu popielu, co go myszy zjadły, warsie i sawie, czy też o złotej kaczce, każda z nich ma coś w sobie bajecznego i niepowtarzalnego. Uczą nas dużo o historii, ponieważ przekazują nam jakby to, co się działo dawniej, czego my nie widzieliśmy, czego nie doświadczyliśmy. Czy można wierzyć legendom? Tak, myślę, że tak. Nie w zupełności, ale w jakiejś części na pewno. Legendy są fajne, ponieważ jest mi trochę prawdy. I trochę mitu. Jest trochę zabawy, ale także trochę prawdy. A można wierzyć legendom? Trochę tak, a trochę nie. One trochę mówią o naszych dawnych czasach i czasami trochę o zabawie. W miniony czwartek miłośnicy starych polskich podań w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej stanęli ze sobą w szranki. Reprezentanci szkół podczas zabawy zatytułowanej Legendy po trochu wyciągane z lochu musieli nie tylko popisać się znajomością legend, ale i talentem aktorskim, jak i plastycznym. To jest chyba najlepsza metoda nauki, tak? Żeby nauczyć właśnie przez zabawę, nie tak na sucho, tak na sztywno, wymagać wiedzy takiej, ale żeby też trochę się jej pobawić, bo to zawsze się lepiej przyswaja taką wiedzę. Jak na młodych ekspertów od legend przystało, żadne z zadań nie przysporzyło kłopotów. No, takie konkursy są po to, żeby dzieci wzbogacały swoje informacje i dla zabawy. Ty czegoś się ciekawego dowiedziały? Tak. Na przykład?
No, o Stopce Królowej Jadwigi. To jest akurat moja ulubiona legenda z tych wszystkich. Rozwijają umysł i są bardzo śmieszne. Można się trochę najeść strachu, bo się boimy, że coś źle zrobimy. Najlepszymi ekspertami od legend zostali uczniowie Piotrkowskiej Dwunastki. Tuż za nimi uplasowali się kolejno reprezentanci Trójki i Szkoły Towarzystwa Oświatowego Ziemi Piotrkowskiej. Już od najbliższego poniedziałku Piotrków zmieni się w stolicę sztuki performance, a to za sprawą 13. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Interakcje. W tym roku, jak zapowiadają organizatorzy, nie zabraknie ulicznych spektakli, jak i pokazów w galeriach Ośrodka Działań Artystycznych. Po raz 13. w tym roku odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Sztuki Interakcje od 9 do 13 maja. Takie ładne 13 się zbiegają. I to chyba bardzo dobrze prognozuje dla festiwalu, bo 13 to jest szczęśliwa liczba. No i ten festiwal od 9 do 13 maja w Piotrkowie Trybunalskim. Co się będzie działo, to dopiero zobaczymy. Zapraszamy do Ośrodka Działań Artystycznych. Otwarcie festiwalu, ceremonia otwarcia odbędzie się 9 o godzinie 18 w Ośrodku Działań Artystycznych na Dąbrowskiego, a potem festiwal się będzie dział w mieście na rynku trybunalskim, ale w tym roku po raz pierwszy również w Fokusie i tam 12 maja od godziny 12 do 16 artyści będą działali w przestrzeniach właśnie takiego centrum handlowego w Fokusie i to może być bardzo interesujące i na to również Państwa serdecznie zapraszamy, jak również na cały festiwal zapraszamy wszystkich. W informacjach piotrkowskich dziś to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Nasz kolejny serwis w poniedziałek. Bądźcie Państwo z nami. Do zobaczenia.